Zagrajnik TV. Super Mario Maker 2, czyli najnowsza gra od Nintendo, pozwalająca tworzyć własne etapy i grać w te stworzone przez innych graczy, to gra, dla której warto kupić Switcha. Ba, spokojnie może być nawet jedyną grą na świeżo zdobytą konsolkę, do czasu, gdy minie nam cooldowny na duże wydatki. Bo Super Mario Maker 2 to jedna z najlepszych gier, jakie miały w tym roku premierę. Jedna z najlepszych gier na Switcha tak w ogóle i warta jest każdej złotówki ze swojej dość wysokiej ceny, a same świetne oceny i jeszcze lepsze wyniki sprzedaży są na to doskonałym dowodem. I oczywiście, Super Mario Maker 2 jest tak dobre, że jeszcze na samym początku tego filmu musi zgarnąć najwyższe zagrajnikowe odznaczenie, czyli złotą raciczkę. Ale nie ma co ukrywać. Super Mario Maker 2 jest aż tak dobrą grą, pod warunkiem, że poza ogrywaniem map innych graczy, tworzy się też własne. W innym wypadku jest to bowiem po prostu olbrzymi zbiór fanowskich map, w którym na każdą wybitną przypada co najmniej 10 razy tyle od twórczych, wykonanych niedbale, a najczęściej zwyczajnie słabych. I zdaję sobie sprawę, że w tym miejscu nawet wielu największych fanów Mario może zacząć się wahać, czy to aby na pewno gra dla nich. Bo niby skąd do jasnej ciasnej mają mieć pewność, że to akurat nie ich etapy będą tymi słabymi, na tle których błyszczeć będą wymuskane mapki innych twórców? Skąd niby w ogóle mają wiedzieć, jak robić dobre etapy? I nie można zapominać o tych graczach, którzy po prostu nie lubią tworzyć. Nie korzystają nigdy z wbudowanych w przeróżne gry edytorów, a wyzwalające kreatywność produkcje pokroju Little Big Planet, Minecraft czy właśnie Mario Maker nigdy nie budziły w nich większych emocji. No, a tak się akurat składa, że ja, zanim zacząłem grać w Super Mario Maker 2, zaliczałem się do obu tych grup. To jest, nie miałem zielonego pojęcia o projektowaniu etapów, a tworzenie czegoś w edytorach, nawet do moich ulubionych gier, jak choćby Heroesi, było dla mnie zbyt czasochłonne i szybko zaczynało mnie nudzić, nie mówiąc już o tym, że ogrom dawanych przez większość edytorów możliwości zwyczajnie mnie onieśmielał. Dlatego moją, kosztującą kupę kasy, limitowaną edycję specjalną Super Mario Maker 2 ze steelbookiem, stylusem i rocznym abonamentem na Nintendo Online, niezbędnym do zabawy sieciowej, zamówiłem przed premierą nieco wbrew sobie. Znaczy, uwielbiam Mario, a każda gra z wąsaczem to dla mnie ubaw po pachy, ale w tym wypadku miałem lekką obawę, że jednak po tym, gdy minie pierwszy zachwyt nad nieskończonością i szaleństwem fanowskich map, gra pójdzie w odstawkę, bo przecież tworzenie nie jest dla mnie. Dziś, po ponad tygodniu od premiery gry, w mapki innych graczy pograłem w sumie może w 5 godzin, natomiast w kreatorze spędziłem 10 razy tyle czasu. Co najmniej. Robiąc mapki w domu, poza domem, a nawet w powietrzu. Tak, w każdym z czterech samolotów, którymi lecieliśmy ze Smokiem do i z Hamburga, na event poświęcony Man of Medan, dłubałem w edytorze. I dłubałem w nim nawet podczas eventu w tych krótkich chwilach, gdy akurat nic się nie działo. Nawiasem mówiąc, więcej o Man of Medan już niedługo. A ponieważ w szale tworzenia kolejnych mapek, zacząłem też przeglądać poradniki i wywiady na temat projektowania etapów, to w tym filmie chciałbym wam udzielić paru podstawowych rad. Jak tworzyć mapki w Super Mario Maker 2, by już od samego początku były grywalne. Bo w tej chwili jestem już absolutnie pewien, że tworzyć mapki w Mario może każdy. I że każdy będzie się przy tym bawił równie dobrze, nawet jeżeli początkowo wydawało mu się, że to nie jego bajka. No, to let's go! Zacznijmy od tego, że nie będziesz w stanie stworzyć dobrego etapu w Mario, jeżeli nie grasz w Mario. Jeżeli nie wiesz, jakie właściwości mają poszczególne obiekty, jak zachowują się wrogowie i jaką paletą ruchów dysponuje sam Mario. Ale znajomość zasad to jedno, inna sprawa to szukanie inspiracji. Świetnie wykonanym, przyjemnym i rozbudzającym kreatywność samouczkiem jest obecny w Super Mario Maker 2 Story Mode, w którym każdy etap prezentuje szalone wariacje na temat podstawowych mechanik. Nie mniej wartościowym źródłem pomysłów są mapy innych graczy i to zarówno te najlepsze, jak i zupełnie nieudane, bo pozwalają uczyć się na cudzych błędach. Dlatego przede wszystkim dużo graj w Mario. Jednym z podstawowych błędów, jaki popełniają początkujący twórcy w Super Mario Maker, jest zachłyśnięcie się danymi możliwościami. Gra oddaje do naszej dyspozycji dziesiątki obiektów i przeciwników, które można mieszać w nieskończenie wielu konfiguracjach, a wszystko to, bez wyjątku, jest fajne. Jeżeli więc tu wstawić fajne spadające bloki, tu fajne ogniste bicze, tu fajne chwytaki, tam fajne spadające platformy, a tam fajne piły łańcuchowe, a potem wszystko to zasypać całą hordą fajnych przeciwników, to w efekcie powstanie najfajniejsza mapa w historii, prawda? Otóż
Nieprawda. Taka mapka będzie najpewniej sprawiać wrażenie chaotycznej, ale co najgorsze, jest mała szansa, by było w niej dość miejsca i czasu na odpowiednie rozwinięcie mechanik i przedstawienie ich graczom. Dużo lepszym wyjściem niż tworzyć niesamowicie skomplikowaną mapę pełną najdzikszych atrakcji, jest więc stworzyć mapę banalnie prostą, wręcz surową, bazującą tylko na jednym z tych wszystkich fajnych obiektów. Weźmy na przykład moje ulubione tłompy w temacie 3D Worlds. Gdy są tylko jednym z wielu elementów etapu, to zarówno projektant, jak i gracz postrzegają je wyłącznie jako wpadające głazy, których trzeba uniknąć. Ale gdy zacząć z nimi kombinować, okazuje się, że mogą być pojazdem, windą i śmiertelną pułapką, mogą włączać guziki, otwierać przejścia czy prowadzić w niedostępne miejsca, a nawet mogą być finałowym bossem. Wybór jednej przewodniej mechaniki powoduje, że siłą rzeczy zaczynamy z nią kombinować, co nie tylko jest zaskakujące i fajne dla gracza, ale też daje masę frajdy nam. Zanim jednak przyjdzie czas na dzikie eksperymenty, musisz wyjaśnić graczom, o co w ogóle będzie w twoim etapie chodzić. Oczywiście gra może zaczynać się w ten sposób, ale prawdopodobnie większość graczy zupełnie skołowana szybko da sobie wówczas spokój. Ściślej mówiąc, już po pierwszej nagłej i niemożliwej do przewidzenia śmierci. Dlatego pierwszy ekran powinien eksponować kluczową mechanikę naszego etapu i być miejscem względnie bezpiecznym, by gracz nie musiał od samego początku walczyć o życie. Skoro więc w moim etapie główną atrakcją mają być ujeżdżalne tłompy, na początku umieściłem wyłącznie jednego tłompa. Gracz pewnie będzie na początku zdziwiony, widząc, że głaz przemieszcza się bokiem i to jeszcze nie w jego kierunku. Mając też w pamięci, że w każdej poprzedniej części Mario wąsacza zabijało już samo dotknięcie tłompa, w pierwszej chwili pewnie wcale nie pomyśli, żeby na niego wleźć. Szybko jednak będzie musiał dojść do wniosku, że nie ma innego wyjścia. Jednak samo wejście na tłompa nie spowoduje jeszcze, że zacznie się on przemieszczać. Żeby do tego doszło, konieczne będzie stanięcie tuż przy krawędzi, do czego zachęci gracza pierwsza ze wskazujących drogę monet. Po krótkiej przejażdżce pozna on kolejne przydatne informacje na temat tłompów. Mianowicie, że potrafią kruszyć lód i że można ich użyć jako windy. Na sam koniec tego krótkiego samouczka przypomniałam jednak, że niektóre tłompy nadal chcą gracza zabić. I dopiero po tym wszystkim mogą zacząć projektować prawdziwe wyzwania. Doskonałym przykładem takiego niewidzialnego samouczka jest pierwszy etap w Super Mario Bros. Przed niemal 35 lat. W ciągu zaledwie kilkunastu sekund skutecznie zaznajamia nas on ze wszystkimi fundamentalnymi zasadami gry. To jest Goombas. Jeżeli go nie przeskoczysz albo nie skoczysz mu na głowę, zginiesz. To jest znak zapytania. Możesz znaleźć w nim monetę, albo nawet grzybka. Grzybek cię powiększa, dzięki czemu możesz niszczyć cegłówki. To jest przeszkoda. Żeby ją pokonać, musisz nacisnąć przycisk skoku. To jest wyższa przeszkoda. Żeby ją pokonać, trzeba przytrzymać przycisk skoku. To jest gra o skakaniu. Wszystko już wiesz. Powodzenia. Oczywiście tylko jedna mechanika to zdecydowanie za mało, żeby zbudować ciekawy etap, dlatego po wybraniu tej głównej trzeba zastanowić się, z czym się ona dobrze komponuje. Można na przykład wypełnić mapę guzikami, które tłompy będą naciskać, aktywując i dezaktywując w ten sposób kolczaste bloki. Można wykorzystać tłompy do zabijania przeciwników, a można wprowadzić do gry kładki, które służyć będą do przemykania między kolejnymi tłompami. W przypadku mojej mapy zdecydowałem jednak, że mechanikami dodatkowymi będą cegły i lód. Cegły i lód, które tłompy mogą niszczyć, otwierając w ten sposób nowe przejścia w podłodze i ścianach. Ale lód to także śliskie, utrudniające poruszanie nawierzchnie oraz temat zimy. A skoro zima, to także dodające pikanterii spadające sople lodu. Rozwijać i miksować kolejne pomysły można aż do wielkiego finału, gdzie nastąpi ostateczny sprawdzian tego, na ile gracz opanował przedstawione mu mechaniki, ale gdzieś w środku mapy można też pokusić się o mały twist, zmuszający gracza do spojrzenia na całość ze świeżej perspektywy. W moim etapie z pompami jest to walka z bossem. Niby jest to po prostu uskrzydlony głaz, niszczący lód, ale raz, że trzeba wabić go, by odsłonił wszystkie cztery ukryte pod lodem rury, z których tylko jedna prowadzi do końca etapu, a dwa, żeby wydostać się z powrotem na górę i pokierować tłumpa we właściwe miejsce, trzeba wspinać się po ścianach jako kot Mario. Akurat taka specyficzna konstrukcja etapu, przedstawienie pomysłu, jego rozwinięcie, twist i konkluzja oparta jest na klasycznej japońskiej strukturze pisania dramatu, Kishotenketsu. A choć liczy sobie ona setki lat, to do świata gier wprowadził ją w 2007 roku dopiero Koichi Hayashida, przy okazji Super Mario Galaxy, by następnie doszlifować ją do perfekcji w Super Mario 3D World. Zasada Kishotenketsu najlepiej sprawdza się w przypadku krótkich liniowych etapów, a więc do Super Mario Maker 2 pasuje idealnie.
Skoro masz już najróżniejsze, coraz ciekawsze wyzwania, czas uzupełnić mapę o detale, czyli monety, znaki zapytania, bonusy i rzecz jasna przeciwników. I w tej kwestii warto po prostu zachować umiar. W przypadku znajdziek po to, by nie stały się dla gracza bezwartościowe i w przypadku przeciwników, żeby nie stali się irytujący i nie przysłonili swoją liczebnością i siłą głównych atrakcji na planszy. Pamiętaj też, by każda znajdźka miała znaczenie. Jeżeli ustawiasz gdzieś na przykład kwiatek lub gwiazdkę, to spraw, żeby za chwilę były one faktycznie przydatne, a ich utrata bolesna. Pamiętaj, że nawet najciekawsze wyzwania staną się w nadmiarze męczące, dlatego po każdym wymagającym i intensywnym fragmencie daj graczom chwilę odpoczynku. Może to być jakiś banalny do pokonania przeciwnik, prosta łamigłówka, jakiś fajny moment, albo po prostu bezpieczna kładka. Na początku etapu, gdy gracze jeszcze poznają rządzące nimi zasady, fragmentów, których można odetchnąć, powinno być więcej i powinny być dłuższe. Im bliżej mety zaś, tym bardziej można wydłużać wyzwania i podkręcać tempo zabawy. Dokładnie tak robi to od lat Nintendo. Fragmenty, w których wszystko dzieje się samo, mogą być fajne. Na przykład, gdy ześlizgujesz się po rampie, pokonując kilkunastu przeciwników, albo gdy przebiegasz pod kilkunastoma głazami, a one tuż za tobą uderzają w ziemię. Takie rzeczy szczególnie dobrze sprawdzają się jako oddech po wymagającym wyzwaniu. Ale jeżeli jest tego za dużo, a twój etap nie jest akurat otagowany jako Auto Mario, to istnieje ryzyko, że gracze zorientują się, iż tak naprawdę niewiele zależy od tych umiejętności i zaczną się nudzić. W grach serii Mario pewne zasady od zawsze są dla graczy oczywiste. Jak na przykład ta, że ścieżki wyznaczane przez monety wskazują bezpieczną drogę. Jeżeli nad przepaścią ustawisz więc monetę, a na dole nie będzie kładki, na której będzie można wylądować, istnieje duża szansa, że gracz poczuje się oszukany i po prostu wyłączy twoją mapę. Pamiętaj też, by nagradzać graczy, którzy się starają. Jeżeli na przykład pod koniec etapu wybiorą trudniejszą lub ukrytą ścieżkę do flagi, niech otrzymają szansę łatwego wskoczenia na jej szczyt. Da to także taki skutek, że gracze, którzy za pierwszym razem wybiorą łatwiejszą drogę, będą mieli motywację, by przejść twój etap jeszcze raz i poprawić swój wynik. Jednym z błędów, które początkujący projektanci popełniają najczęściej, jest tworzenie map, w których dalsza wędrówka jest uzależniona od powodzenia jednej tylko próby. Najprostszy przykład. By dostać się na szczyt tej rury, należy odbić się od latającego kupy. I fajnie. Jeżeli się uda. Bo jeżeli się nie uda, gracz utknie w martwym punkcie na samym początku etapu. Dosłownie martwym, bo będzie musiał się zabić i zacząć etap od nowa. Żeby uniknąć takich sytuacji, wystarczy albo umieścić u góry rurę, która będzie respić nowe kupy, albo, co jest nawet jeszcze lepszym wyjściem, obniżyć nieco rurę tak, by dało się wskoczyć na jej szczyt, jeżeli weźmie się odpowiedni rozbieg. Oczywiście są też takie momenty, czy też całe etapy, szczególnie te przewijające się same, które wręcz powinny bazować na jednorazowych próbach, ale umiejscowienie takich przeszkód w środku standardowego etapu zostanie odebrane przez większość graczy jako rażący błąd. Sekrety to świetna sprawa. Jeżeli tylko ktokolwiek, kiedykolwiek będzie miał szansę je odkryć. Dlatego na przykład jeżeli stawiasz gdzieś ukryte bloki z dodatkowym życiem, przydatnym power-upem lub prowadzące do sekretnej lokacji, albo zasygnalizuj graczom ich obecność otaczając je monetami, albo daj je blisko miejsca, gdzie gracze prawdopodobnie będą wykonywać skok. Albo jeszcze subtelniej, postaw po prostu samotny blok w łatwo dostępnym miejscu. Większość graczy pewnie nie zwróci na niego uwagi, ale ci, którzy zaczną się zastanawiać, czemu jeden blok odseparowany jest od pozostałych, a potem na niego wskoczą, zostaną wynagrodzeni. Pamiętaj, by powielokroć przetestować każdy nowy segment mapy. Nie raz i nie dwa okaże się, że pokonanie jakiejś przeszkody albo graniczy z cudem, albo wręcz przeciwnie, jest banalnie łatwe, bo na przykład przeoczyłeś jakiś detal. Innymi słowy, tylko intensywne testy dadzą ci pewność, że każda przeszkoda na twojej mapie będzie ni mniej, ni więcej, ale dokładnie tak trudna, jak to sobie zaplanowałeś. Twoje pierwsze etapy wcale nie muszą być długie. Ba, jeżeli nie będą długie, znacznie łatwiej będzie ci skupić się w nich na pojedynczych pomysłach oraz zachować w nich odpowiednie proporcje między momentami wyzwania i oddechu. Większość etapów w pierwszym Super Mario Bros. Można było ukończyć w około minutę i to wcale nie pędząc na złamanie karku, a przecież wszystkie były bez wyjątku genialne. Prawda jest taka, że ogromna większość najchętniej ogrywanych map w Super Mario Maker 2 to etapy stosunkowo łatwe i przyjemne,
podobnie jak stosunkowo łatwa i przyjemna, jest większość etapów projektowana przez Nintendo. Oznacza to ni mniej ni więcej, że większość graczy woli raczej wyważone wyzwania. Tymczasem ogromna większość etapów stworzona przez graczy jest absurdalnie wręcz trudna, od samego początku wymagając od gracza największego skupienia. Dlatego dobrze się zastanów, dla kogo robisz swój poziom. Jeżeli chcesz, by w twój etap grali wyłącznie wymiatacze, którzy speedrunują co popadnie, śmiało śrubuj poziom trudności. Jeżeli jednak chciałbyś po prostu stworzyć miły i przyjemny etap, który ukończy więcej niż parę procent graczy, spróbuj obniżyć poziom poszczególnych wyzwań. Pamiętaj, że wielu początkujących graczy niemal w ogóle nie używa sprintu, więc przynajmniej część przeszkód warto zaprojektować z myślą o dużo wolniejszym tempie gry. No dobrze, ale czy to wszystko oznacza, że wszystkie dobre etapy powinny powstawać według tego samego schematu? Oczywiście nie. Ba, w przypadku tych najlepszych etapów twórcy dają się ponieść kreatywnemu szaleństwu, a część uniwersalnych reguł jest przez nich łamana rozmyślnie i właśnie dlatego są takie dobre. Jeżeli jednak nie ma się jeszcze doświadczenia w projektowaniu poziomów albo nie jest się w tej materii urodzonym geniuszem, raczej marna szansa, by takie buntownicze podejście dało grywalne efekty. Ale stosowanie się do tych podstawowych rad przez początkujących nie tylko ułatwi tworzenie etapów, które będą dla innych grywalne, ale też przede wszystkim uczyni proces tworzenia świetną zabawą. Kiedy zacznie was już bawić tworzenie, eksperymentowanie, łączenie, testowanie, kasowanie, tworzenie od nowa i zapoznawanie się z opiniami innych, to wpadliście. Z każdą godziną spędzoną w kreatorze będziecie odkrywać coraz to nowe, fantastyczne możliwości, a z każdym takim odkryciem do głowy wpadać wam będą coraz bardziej szalone pomysły na nowe, zakręcone mapki. I ani się spostrzeżecie, a podobnie jak ja, nie będziecie się mogli od Super Mario Maker 2 oderwać, odkrywając w sobie pokłady kreatywności, których nigdy byście się po sobie nie spodziewali. Bo czego w Super Mario Maker 2 nie ma? 5 stylów, w jakich tworzyć można etapy. Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World, New Super Mario i Super Mario 3D World, a każdy z nich nie tylko inaczej wygląda i brzmi, ale też bazuje na innym modelu fizycznym i daje dostęp do nieco odmiennej palety obiektów. Najbardziej wyróżnia się tu oczywiście zupełnie nowe 3D World, które opiera się na tak odmiennych zasadach, że jako jedyne nie pozwala na konwertowanie gotowych map na style pozostałych. Są tu mapy wertykalne, regulowany autoscroll, podnosząca się woda, przełączniki, możliwość ustawiania konkretnego celu do osiągnięcia i dużo, 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 dużo więcej. Zabawą samą w sobie jest też śledzenie, jak nasze udostępnione etapy radzą sobie w sieci. Każdy komunikat o nowym graczu, który zagrał, skomentował, czy jeszcze lepiej polubił naszą mapkę, budzi tu miły dreszcz, a analizowanie, w których miejscach grający najczęściej ginęli i ilu z nich udało się dojść do mety, pozwala na tworzenie w przyszłości jeszcze lepszych poziomów. A przecież poza kreatorem, Super Mario Maker 2 to nieskończenie wiele etapów innych graczy, w których łatwo można się odnaleźć dzięki wygodnej wyszukiwarce. To Endless Challenge, w którym mając ograniczoną liczbę żyć, próbujemy pokonać jak najwięcej losowo dobranych map. To świetny story mod, to możliwość tworzenia map w dwie osoby i multiplayer, tak lokalny jak i sieciowy, w którym w trybach versus i kooperacji grać może na raz aż 4 graczy. Choć jeżeli miałbym się do czegoś w przypadku nowego Mario przyczepić, to właśnie do trybów multi. Po pierwsze, rozczarowaniem jest, że story mode nie można przechodzić w dwójkę. Po drugie, dziwaczne jest, że żeby zagrać parę osób na jednym Switchu, stworzone przez innych graczy mapy, trzeba je najpierw pobrać i dopiero potem odpalić z osobnego menu. Po trzecie, serwery Nintendo nadal ledwo zipią, przez co 90% sieciowych meczy wygląda w ten sposób. Co oznacza, że na ten moment są praktycznie niegrywalne. Aha, no i ubolewam, że w Super Mario Maker 2 nie pojawił się znany z pierwszej części dziwny Mario. Dziwny Mario był super. Oby wrócił. Więc Super Mario Maker 2 nie jest pozbawione wad, ale są one bez znaczenia w obliczu tego, jak gigantyczna, zabawna i wciągająca jest to gra. Tak w ogóle. Jestem nowym wąsaczem absolutnie zachwycony. Nie ma dnia, żebym nie podłubał przy jakiejś mojej mapce, a pomysły na nowe kotłują mi się w głowie cały czas. A jak już mówiłem, nigdy wcześniej w podobne edytory nie grałem i nie sądziłem, że mogą mnie wciągnąć. I dlatego właśnie uważam, że to gra, która, jeżeli tylko dać jej szansę, może urzec każdego. I że warto kupić Switcha choćby tylko dla niej. Choć rzecz jasna, później okaże się, że powodów, by nabyć nową konsolkę Nintendo, jest znacznie więcej. Dlatego polecam.
daję złotą raciczkę, idę tworzyć dalej i kończę słowami pewnego wielkiego mówcy. Oje, Mario Time! No dobra, nie kończę. Bo tak naprawdę wiem, że wielu z was, nawet gdyby chciało w Super Mario Maker 2 zagrać, nie będzie mogło sobie od tak dla jednej gierki kupić nowej konsoli. No ale jeżeli macie PlayStation 4 i Little Big Planet 3, to ponoć jakiś szaleniec o ksywie Claptrap 9 odtworzył tam Super Mario Maker 2. W sensie, że można tworzyć mapki, a potem nie grać. Wiadomo, że to tylko takie demko, ale cholipka, ludzka pomysłowość nie zna granic. No, to dajcie znać, co myślicie o Super Mario Maker 2, a jeżeli macie Super Mario Maker 2, to koniecznie zagrajcie w moje etapy. Kody do wszystkich moich mapek pokazanych na filmie znajdują się w opisie. A, no i wpadnijcie koniecznie na naszą grupę na fejsie, Panowie Szlachta i Bydło Rogate. Tam się wymieniamy mapkami, gadamy sobie i ogólnie jest fajnie. No to cóż, trzymajcie się!